Lenisław ze snem przesadzał i często pogrążał się w totalnym lenistwie. Mama wszelkimi sposobami próbowała zachęcać go do różnych rzeczy. Czytała mu książki, opowiadała ciekawe historie, dbała, by regularnie chodził do szkoły, kupowała różne mądre gry. Lenek, bo tak go zwali w rodzinie, najczęściej słyszał od wszystkich wokół: taki zdolny leniwiec, leniwy bystrzak, gniuszek, leniuszek, albo mądra leński. Określenia te nawet mu się podobały. Zawsze czuł się mile połechtany, gdy podkreślano jego inteligencję. Niestety, często jednak zapominał, że trzeba ją rozwijać. Bo wszystko co nieużywane staje się mniej sprawne lub wręcz i niwecz. Na przykład nietrenowane mięśnie mogą ulec atrofii, czyli zanikowi. Witam Was kochani serdecznie w kolejnym czytelniczym czwartku. Dzisiaj coś dla najmłodszych, a raczej dla rodziców, którzy lektury najmłodszym wybierają lub nauczycieli, którzy czytają tym naszym najmłodszym, młodszym, wczesnoszkolnym. Przed Państwem bajki uśmiechajki, moje ostatnie odkrycie, które zakupiłam sobie będąc na szkoleniu w Lublinie i mając dosyć dużo czasu przed szkoleniem, w jednej bardzo takiej mm, niezapowiadającej się jakoś wow księgarni, znalazłam książkę wydawnictwa Martel, bajki uśmiechajki na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro. Poradnik pozytywnego myślenia, działania i odczuwania. Jestem książką zachwycona. Ja i moja 3,5-letnia Oliwka, którą bardzo lubimy wieczorem czytać. Właśnie te opowieści z tej książki. Jest to w ogóle seria, która ma właśnie w sobie bajki uśmiechajki, bajki terapeutyczne oraz bajki pomagajki. Książka autorstwa Barbary Stańczuk, która wykorzystując... Nietypowe w bajkach występujące wiadomości z zakresu zoologii przyrody, naprawdę nietypowe, takie, z którymi po prostu informacjami dorosły człowiek jest zaskoczony, przypomina sobie gdzieś tam, że kiedyś się tego uczył albo w ogóle, że, że tego po prostu nie wie. Na przykład słuchajcie, jest, są takie gatunki orzechów jak bertolecja, orzech brazylijski, kotewka, orzeszek wodny. Przypomniałam sobie, czytając jedną z opowieści, że wiewiórki mają takie długie ogony, bo dzięki temu utrzymują, utrzymują równowagę. I bardzo dużo innych informacji, czy słów, których e, normalnie w stosunku do dzieci, czy do naszych uczniów, nie używamy, jak na przykład atrofia. A w tej książce to występuje. Historie zbudowane na związkach frazeologicznych, co dla polonistów jest e, ogromną radością ale nie są to historie, których zakończenie znamy już na samym początku, nie czytawszy nawet wcześniej takiej opowieści. Myślę, że każdy z nas ma takie smutne doświadczenia, które pewnie pojawiają się dosyć często, że bierzemy taką książkę dla młodego czytelnika no i sobie myślimy – kolejna taka, którą wiem, jak się skończy, taka typowa, z typowymi ilustracjami, takimi jeszcze disneyowskimi. No, Nie lubimy takich y, historii, i nawet dla rodzica czy dla nauczyciela, jeżeli jest, czytamy coś, polecamy naszym uczniom coś, co nas samych przyprawia, może no, w, w tej historii, może nie odreszcza, ale o taki choćby element zaciekawienia to jest to entuzjazm, który możemy zarazić naszych czytelników, dzieci. W innym przypadku, no to po prostu. Nie zarazimy, dlatego że, że sami nie płyniemy ciekawością i taką chęcią zobaczenia, co będzie dalej. Mało tego. Najbardziej właśnie zainteresował mnie tutaj ten przydoborza książki, ten podtytuł. Poradnik pozytywnego myślenia, działania i odczuwania, czyli coś, co kocham najbardziej, takie kompetencje miękkie. Jak wiecie, to jeden z moich koników. Książka. Bardzo fajnie mm, motywuje, zaczepia do rozmów o tematach takich nietypowych, na przykład o czasie. Posłuchajcie, nazywam się Czas. Niektórzy zwą mnie najwyższym czasem i wcale nie mają na myśli mojego wzrostu. Wiodę bardzo urozmaicone życie, nigdy się nie nudzę, głównie dlatego, że niektórzy, zwłaszcza dzieci, wciąż mnie poganiają. Chcą, żebym płynął szybciej, bo nie mogą doczekać się świąt, urodzin, imieni, wizyty babci, wyjazdu na wakacje. Natomiast starsi próbują mnie spowalniać, bo wciąż mam w swoim życiu wiele rzeczy do zrobienia i nie chcą zbyt szybko się zestarzeć. Ja na nich wszystkich patrzę ze zrozumieniem i płynę po swojemu, we własnym tempie, ale dzisiaj jakoś zaczęło mnie dziwnie ściskać w sercu, bo widzę, że ja to sobie płynę, a to takie bystre zwierzątko tego nie zauważa i nie zdaje sobie sprawy, jak wiele przez to traci. Życie przecież, przecież jest takie ciekawe. Można zrobić wiele interesujących rzeczy: bawić się, śmiać, cieszyć z towarzystwa innych zwierzątek, wciąż uczyć się czegoś nowego, rozwijać swoje talenty. No właśnie, a jakie ty masz zdolności, Leniuszku? Temat można powiedzieć banalny, taki, na który my dosyć często rozważamy jako dorośli, ale dosyć rzadko zaczepiamy do rozmowy na ten temat dzieci. Uważamy, że ich ten temat nie dotyczy, że dopiero kiedyś się będą zmagać z czasem. No nic bardziej mylnego. Dotyczy ich to tak samo jak nas. Patrząc na nas, widzą, jak my sobie radzimy z czasem i będą kopiować to samo, niezależnie od tego, co im będziemy mówić na temat czasu, ale oni będą widzieć, jak my sobie z czasem radzimy. Dlatego warto ten temat rozpocząć już wcześniej. Przeczytam Wam teraz y, tytuły rozdziałów, które można w tej książce znaleźć, bo one bardzo dużo Wam powiedzą, jakich tematów możecie się spodziewać. Co zamiast kłótni, niezgody i nienawiści, jak sobie radzić z lękiem przed bardzo srogim nauczycielem? Proste sposoby na małe i średnie smutki, dylematy małej wiewióreczki, skarżypyta czy ptaszek zgłaszający problem? Brzydkie słówka, sposoby na zaaklimatyzowanie się w nowym środowisku, jak pomóc dziecku poradzić sobie z żalem po stracie pupila, pomocne sposoby na oswajanie się z ciemnością. Co zrobić z wielką nieśmiałością swą, jak uniknąć marnowania cennego czasu, co może nam pomóc w znalezieniu bratniej duszy. Przy tym, jakie mamy książki i czasopisma dla dzieci na rynku, pokazujące różne księżniczki, wróżki tudzież inne cudeńka, moralnie o wątpliwej jakości, naprawdę, perełka która inspiruje do tego, żeby w rodzinie, w szkole zastanowić się naprawdę nad tym, co ważne, i ukierunkować już na pozytywne myślenie, na bycie pozytywnym dzieciakiem od najmłodszego, na bycie pozytywnym człowiekiem już od najmłodszego. Chciałabym jeszcze wrócić do historii z wiewiórką, ponieważ ona jest dla mnie tak osobiście dosyć ważna. Mianowicie, dlaczego? Dlatego, że dotyczy ona tego, czy się dzielić, jak się dzielić, że są to dylematy małej wiewiórki. Jakiś czas temu mieliśmy z tym problem, myślę, że każdy rodzic się z tym zmaga. Jak do tego podejść? Powiem wam, że bardzo fajnie jest to tutaj przedstawione w tej historii. Dlatego, że pokazuje taką perspektywę, taką kurczakowską, aby dziecko. Oczywiście my to wiemy, ale chodzi o to, jak to w praktyce zastosować. Aby dziecko traktować jako odrębnego człowieka, a jego rzeczy to są jego rzeczy. Wyobraźmy sobie, że ktoś do nas przychodzi w gości i po prostu zaczyna się tutaj szaragają, i nam, zabierać rzeczy, a wszyscy inni nam mówią: no, podziel się, no przecież i trzeba dzielić. No, daj, pozwól i wziąć do domu i w ogóle, a to są rzeczy, które myśmy dostali albo na które zapracowaliśmy sobie ciężko. No przecież. Serce po prostu pęka. W związku z tym, warto do tego tematu podejść z szacunkiem i w taki sposób, aby no, faktycznie no, nauczyć się dzielić na czas pobytu u nas y, częścią zabawek, ale właśnie częścią. I tutaj też dodam taki jeden pomysł, który pojawił się na szkoleniu Ani Piasecznej, dziecko z potencjałem, na którym miałam przyjemność być w Łodzi. Polecam serdecznie, będzie też link do tego szkolenia tutaj pod tym filmem. Jeżeli któryś z rodziców zastanawia się, czy warto się wybrać na cały dzień, aby posłuchać o tym, jak wyzwolić, uwolnić i pielęgnować potencjał swojego dziecka, serdecznie polecam. Padł właśnie taki pomysł, aby po prostu podzielić zabawki na dwa kosze. W jednym koszu trzymamy zabawki, z którymi nie chcemy się dzielić. Oczywiście selekcję dokonuje dziecko, te, które są dla, dla niego najcenniejsze, a w drugim te, te które, którymi może się podzielić z gościem, jaki ma do nas przyjść. Zastosowałam ten pomysł, może nie dosłownie na kosze, ale z takim wyborem i dokonaniem takim samodzielnym wyboru. I powiem Wam, że sprawdza się doskonale. Yy, obawiałam się, jak to będzie odebrane przez drugie dziecko z szacunkiem, Normalnie, dlatego że ono też wie, że niekoniecznie chce wszystkie zabawki oddawać i pożyczać. Dlatego właśnie takie zniżenie się do perspektywy dziecka tak naprawdę wynosi nasze relacje jeszcze wyżej, na no, takie relacje szacunku i równości, i uczymy się tego od siebie nawzajem. Ja już tutaj może nie będę Was zanudzać fragmentami, które sobie też tutaj wynotowałam, ehm, chociaż może jeszcze jedno. Postaram się przytoczyć, mianowicie zachowanie rodziców właśnie na taką sytuację dzielenia się. Rodzice wychowując starali się dawać jej dobry przykład, tej wiewiórce, która się nie chciała dzielić. Chętnie dzielili się różnymi rzeczami z córcią, rodziną i przyjaciółmi. Dbali też, aby od małego miała ona liczne kontakty z rówieśnikami, bo to umożliwiało trenowanie potrzebnych w życiu umiejętności. Może tylko trochę za bardzo ją pocieszali, gdy ktoś zachowywał się tak samo jak ich córka, czyli nie chciał się z pistacją czymś podzielić. Próbowali i wtedy szybko zrekompensować te przykre uczucia, kupując na przykład taką samą zabawkę, jaką miała koleżanka. Niestety, gdy pistacja już weszła w jej posiadanie, tak cenna wcześniej rzecz traciła na swojej wartości i przestawała być aż tak atrakcyjna, jak ty widziana u kogoś innego. Bardzo dużo fajnych wątków, nawet w tak krótkim akapie ci się tutaj pojawiło. Na przykład to, że możemy sobie wybaczyć i nie bądźmy dla siebie aż tak surowi. Że nasze dziecko na przykład nie potrafi się z kimś dzielić, albo nie wiem, nie chce zjadać brokułów, bo my dajemy taki przykład, i tak się nie dzieje. Nie dzieje się dlatego, że ona jest odrębnym człowiekiem, tak się może po prostu wydarzyć i powinniśmy to też uszanować. Druga sprawa też to, że warto jest pozwolić dziecku na poczucie straty, na to, żeby coś przepłakać, i nie mówić o tym od razu reagować. Hasłem pod tytułem nie płacz, albo uspokój się, czyli zdanie, które denerwuje najbardziej, tylko pozwolić na to, żeby te emocje przeżyć. I na tym właśnie polega inteligencja emocjonalna, abyśmy razem z dzieckiem nazywali te uczucia, przeżywali je, pomimo tego, że jest ciężko, czasem nawet nam ciężej niż temu dziecku, bo jesteśmy po prostu zdenerwowani, bo to zawsze jest nie w tym momencie, w którym trzeba. Ale myślę, że te bajki yy, uśmiechajki to jest taka terapia nie tylko dla dzieci, ale też dla rodziców, dla nauczycieli. Dlatego polecam serdecznie jeszcze raz. Link do książki znajdziecie w opisie filmu. A ja mam nadzieję, że zobaczymy się znowu za tydzień. Tym razem będzie już coś dla starszych czytelników.